No i Nowód, stara miejscowość, ładna okolica. Między wzgórzami i zmiennym korytem przepływa rzeka o nazwie Piwica. Teren jakby ogrodzony, po obu stronach na wzgórzach zielone drzew korony. Piwica podczas zaborów strategiczna granica. Rok 14, Wigilia, bitwę stoczono, 30 tysięcy poległych naliczono. A drugie tyle zabrała Piwica, ta wodna ulica. Przed wojną winowłodzu, tak jak na każdych w każdej małej miejscowości, ziemia była uprawiana wszędzie. Takie kawałki ziemi, każdy miał, coś tam wsadził, to ziemniaka, to jak to mówiąc, zasiał coś, trochę żyta i to była cała uprawa winowłodzu. Siało się, no ziemniaki, kartofelki to obowiązkowo, i prosa, i jęczmień, i tatarkę, jak i każdy sobie zasiał, no i później obrabiał. Takie młynek, i tu obok był taki młynek, co tatarkę, nie? Rzemiosło winowłodzu, było 5 młynów. Tak, dużo było młynów. Młynarze to była elita. Młyny to tak, 3 młyny tam jak się na odżywu jedzie, 3 przy strudze, jeden jest nad Pilicą i 2 tam jak się na odżywu. Jeden w stronę Brzustowa miał młyn taki pan Kalesiński, a drugi niżej w stronę Pilicy Kwaśkiewicz. A tu naprzeciwko to znowu olej wybijali, zapach, tu było na całą Linowóz olej. Ludzie siali ten zepak, żeby tego tłuszczu trochę na Boże Narodzenie, to już wszyscy wybijali ten olej i to była tu naprzeciwko. Olejarnie i gręplarnia, bo te owce były. W Linowłodzu było dużo krów. 5 kuźni było. W każdej wiosce, wszędzie była kuźnia. Był kołodziej, 2 nawet kołodziei, którzy produkowali te wozy, bo dawniej wozy były produkowane z drzewa. Był szewc, krawiec i sklepy żydowskie. Tu, gdzie Baranowskiego Wacka dom, a jest teraz kwieciarnia. To tutaj był dom i Ciemaje mieszkał, nazywał się. To był rzeźnik, który miał sklep, ale to mięso tam u niego to tylko było koszerne, nie było tam wieprzowiny. No tu biznes to ubogo było, sklepy przeważnie handel. No takie były nad synagogą dookoła ta sadzawka, no to były garbarnie, krochmalnie, Żydzi wszystko mieli. Pralnie były, farbiarnie były, grępla była, taki ten drobny przemysł, wszystko w ręcach żydowskich i wszystko zabierała sadzawka. Przecież mieli piekarnie, piekli chlebek, takie gryski, bułki, to pamiętam, ojej, dzieci kupowały, jadły, a mnie tak się chciało, daj kawałek, daj, się prosiło, żeby dał kawałek, coś spróbować. Bo Inowóz był takim miejscem handlu rolniczego. Opoczno, Odżywu, Inowóz, Nowe Miasto i były targi w poniedziałki. To był rynek wybrukowany, było wielkie drzewo topór i studnia przy nim, żeby koniki mogły, krówki się napić i w poniedziałki były targi.
świnie, krowy sprzedawali, nawet i konie też. I szły wozy z towarem, od Opoczna czy od Żywołu. I Żydzi kupowali, ale był warunek, jakiego pochodzenia towar. Jeżeli był niemiecki, to trefny, brudny, nie kupować. Czyli już się zaczęła bitwa z Hitlerem. Na tym rynku też były zawsze 1 września odpusty duże. Oj, to na każdą odpust karuzela przyjeżdżała. Tak, tutaj jak jest Ludowiec, to jest tam, gdzie sklepy są teraz. W rynku ten ceglany duży dom piętrowy, to tam na tym podwórku, tam karuzela była. Żeby się przejechać, to trzeba było kilka razy pchać w koło, bo to nie na prąd, tylko tak. I dopiero można było wsiąść na siodełko i pojechać sobie w koło na karuzeli. No popuści pan, no to dzisiaj, teraz przejedziesz ty. 3 razy kręciłaś? 3, no to raz się przejedziesz. Ja w życiu tylko raz na karuzeli jechałam, no i ledwo, już 5 razy nie wsiadłam, bo się bałam. Specjalnie wypadków nie było, jakoś szczęśliwie. Napęd ludzki, tam wyżej chłopcy prali. No, dzieciństwo, zabawa, laleczki, no i co więcej. Nie było takiej rozrywki dla dzieci, nie było przedszkola, nie było nic. W domu, koleżankami, żeśmy się spotykały, robiłyśmy wycinanki z papieru, laleczki, ubrania, żeśmy malowały tym, żeśmy się bawiły. To w zimę, to nie było przeszkód z tej góry od Rawy, co jest ta droga, to codziennie na wieczór pełno młodych na sankach żeśmy jeździli z tej góry, aż w rynek te sanki jeździły. No sanki, no to drewniane. To takie małe sobie saneczki, takie 2 kije, a tu gór w tym było, nie? I siadało się i się podpierało na tych sankach, takie. Kto se same dziecko zrobiło, to miało. Kompanie też. Chodziliśmy na tu, gdzie jest teraz Włosir, gdzie tam się odbywają te wszystkie uroczystości takie, no to tam były wielki plac, takie pasfisko. Tam się pasły gęsi, stada gęsi, owce. No i była plaża wielka, wyspa była tam. Było więcej wody jak dzisiaj chyba. Bo to wiem, że była wielka wyspa, tutaj właśnie gdzie ten Włocir jest teraz. I tam na tę wyspę się przechodziło i tam się chodziło kąpać. O tutaj przy wjeździe na parking, proszę pana, szkoła była drewniana. Były 4 klasy i duża sala na środku. No i 2 pokoje nauczycielskie były. Wszyscy na środku tej właśnie tej sali żeśmy stali. Był wielki krzyż na jednej ścianie, tam każda klasa swoimi no, czwórkami, czy tam jak stała do tego krzyża zwrócona. I była modlitwa, było oglądanie rąk, butów, buty musiały być czyste i musiały być ręce czyste. A kto miał brudne łapy, to musiał iść się myć zarado, bo była tam taka umywalka. Boso się chodziło do szkoły, wszędzie, do 1939 roku, te 3 latka chodziłam do szkoły. Nie stać było na buty, bidnie, jeść się chciało. Mama ukroiła kawałek suchego chleba w torbę, tak się poleciał na przerwę. Daj kawałek, to dzieci jedno drugiego prosiło, żeby ten chlebek i każdemu dać. To mama mówi, mamuś większy, bo wszyscy chcą tego chleba. 7-klasowa. Rozśpiewana była. Posłuchajcie wy cywile, jak to straży służyć mile. Nie masz chwili wolnej, niedzieli spokojnej. Masz chwili wolnej, niedzieli spokojnej. Pilica sumem i no wódz usypia, potem Wiśle opowiada. Co po drodze na potyka, Stanisław Kowalski, który mnie ochrzcił, do komunii wysłał, przyjął i jeszcze ślub mi dał.
Niezapomniany ksiądz, dusza człowiek, taki ksiądz, prawdziwy ksiądz powołania. Dobry, grzeczny, no prawdziwy. Masz pieniądze, umarł kto biedny, masz pieniądze, no nie ma. Dobrze, jak będziesz miał, to zapłacisz. Jak żeśmy szli ślub zamówić, no i mąż pyta się ile, a ksiądz mówi nic. No ale mąż miał jakieś tam pieniądze uszykowane, no i temu księdzu włożył w kieszeni już, nie? Jakoś tam mu tam, no tam gdzieś te pieniądze zostawił, tak. A ksiądz mówi, wy żeście młodzi, wam jest dużo potrzeba. Wziął te pieniądze i oddał mężowi, włożył mu w kieszeń i oddał, mówi, bo wy żeście młodzi, wam potrzeba, mówi, jest. A śpiewał jak pięknie, jak z opery, w operze jak śpiewają, jak zaśpiewał, to dla mnie zawsze, nie? Tak, tak pięknie. Na jesieni, jak już ludzie swoje wykopywali, to szli wszystkie kobiety do księdza kopać. Wykopali księdzu wszystkie kartofle, to ksiądz kazał gospodyni kolację zrobić, bo nikt nie chciał przecież pieniędzy, tylko dobrą kolację ksiądz postawił, właśnie ten ksiądz Kowalski. I wyszedł na drogę, to nie mógł tego kapelusza na złoże założyć, tylko bez przerwy się kłaniali, kłaniali i wszyscy kłaniali, i księgi miał w kieszeni, dziecko, każdemu dał, każdemu dał. No, taki ksiądz, no. To zapamiętałam na całe swoje życie, księdza Kowalskiego. I znowu to było tak, że jak się na górę poszło, to wszystkie domy było widać. Nie było tych drzew tyle. Teraz to jest bardzo dużo zieleni, bardzo dużo drzew. Jaki był Inowóz? Był drewniany. Po 14 roku odbudowany, tak? I był Inowóz drewniany. Rząd budynków, no tutaj akurat kamera nie pokazuje. Przy ulicy były rzędy budynków drewnianych, częściowo też ścian było murowanych, bo to były rozbite w 14 roku Wigilię, podczas tej pierwsza wojna światowa, podczas bitwy. No i pomału odbudowany. No pamiętam Inowłódz przed wojną samą, to w Inowłodzu mieszkało pół Żydów, pół Polaków. Domy drewniane były. Tu prawa strona, gdzie te kamienne płoty, to był dom weselny. No i pamiętam ostatnie wesele żydowskie w tym domu. Ten mazł top, te wszystkie tradycje. Poczęstunek gości za oknem był też. No były takie gesty. Był koło gminy ten duży dom, taki tam to coś, co pisze do sprzedania, nie? To tam był, w tym domu, mieszkał nauczyciel, kierownik szkoły. Miał, no było jedyne radio na cały Inowłódz głośnikowe. No i najlepiej, on nastawiał to radio, okna otwierał, a ludzi dookoła słuchało, jak tam w tym radiu. Halo, halo, koma 2. Koma 47. Lo, ta 22. Tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, łamiąc pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny. A więc wojna. Ludzi jest pełno, słuchają, a tu bomba, łup. Na to Filowie bombę już samolot rzucił. I wybuch. No wszyscy się porozlatali. No i zaczęła się wojna. W 1945 roku, oj, to pamiętam, jak bomby naleciały. Rano, 10:30, kochana, jak to wojsko zaczęło tu oddać żywołu. Boże, każdą drogą to nie było pogrodzone. I przez Pilicę, czołgi to prosto przez Pilicę jechały. A na drodze to trzy rzędy jechało wojska, trzy. Nie to, że samochód jeden, drugi za trzy. Jedno za drugim, no szli już tak w niedzielę po południu i cały poniedziałek, a we wtorek było rano 16 stycznia. Było to bombardowanie. Tutaj ta część Inowłodza od północy to była spalona, bo jak Niemcy wkraczali... Patrol jechała i poszły strzały. Patrol niemiecka była dwóch zabitych. 20 osób tam było złapanych i mieli rozstrzelać. Przyjechał oficer i mówi, że nie, za tych dwóch Niemców nie, tylko palić te domy tutaj w tej okolicy i może tam jest wojsko. Młodzież starsza wyjechała
przymusowo do Niemiec do pracy, a tu, ci, co zostali, później byli zatrudniani do okopów, do różnych prac. O 7 rano żeśmy poszli na zakościelu, tam na górce, ten dworek co jest, kopaliśmy tam bunkier. I o 7 rano samolot leciał od wschodu, puścił ulotki. Ten, bo było pogodnie, ładnie i te ulotki nie poleciały na Inowłódz, tylko na las. A to było ostrzeżenie, że będzie chyba bombardowanie. W 1945 roku, oj, to pamiętam, jak bomby naleciały. Pierwsze bomby jak spadły, to właśnie wtedy się stało taka rzecz. I my patrzymy, a to przez tydzień, nie śnieg, tylko pierze lecą z góry. A te pierze to były, tak się złożyło, moja mama na tym placu, tu przy tym parganie wystawiła wszystkie pierzyny i tam były takie pnie, drzewa i ta bomba uderzyła w środek tego. I te pieńki się znalazły 50 metrów dalej nawet. Rynek to cały tutaj i z tej prawej strony i z lewej strony to tylko kominy i kuchnie stały, a tu nie było nic. Tylko te kominy takie, jak działa, tak, w górę, bo to wszystko, co drewo, no to się spaliło. Później jednego dnia wynajęli furmanki. Wszyscy się mają zgłosić, skłoń wóz i siedzenia i przed gminę. A Żydom też ogłosił, żeby się przygotowali i żeby byli gotowi do wyjazdu na jutro rano. No i rano już chłopy, kto tam miał konia, to musiał tam podjechać na ten rynek. No i Żydom kazali powychodzić. Kto jeszcze tam nie wyszedł z domu, marudził, to no to go siłą wyganiali. I na wozy mogli wsiąść tylko dzieci małe, starzy bardzo i chorzy. No i te wszystkie ich rzeczy z tej bóżnicy, na rynku książki, takie no ubiory, stroje, jakie mieli, no to spalili tu na rynku. Żydzi szli w górę tutaj do Soczyńskiej, pod tą górę tu, bo przez stałe nie było wolno chodzić, bo tam był szpital niemiecki, wojskowy. To taki był szloch, płacz, że tu u nas było słychać. Taki lament, taki krzyk, no bo oni wiedzieli, gdzie idą. Tak. No, moja mama chodziła po podwórku i też płakała. Bo ja mówię, mamo, przecież to Żydzi, czego mamusia płacze? A on mówi, ale to też ludzie. Mówi, to też ludzie. Niemcy kazali zdjąć dzwony z kościołów na przetopienie. I te dzwony mieszkańcy zdjęli, ale schowali do komórki koło gminy tam. Była taka komórka i drzewem za gałęziami przysypali. I te dzwony się przetrwały i dopiero po wyzwoleniu z powrotem były powieszone w tym kościele i w tym. No tamten Żyd to był rozbity przez artylerię, no bo były szpiegi, były, nie? Obserwacja była. No to rozbili go. On dwa razy był odbudowany, mam zdjęcia jego te dawniejsze. Ja pamiętam, jak go nie było, jak mówię tym no, turystom, że pamiętam, że go nie było, to tak na mnie z podejrzeniem patrzą. On był rozebrany do końca, tylko kawałki starych ścian widać, które i odmurowany na nowo był. Przed wojną jeszcze skończyli tą odbudowę, ten kościółek odnowili na dobre, a ludzie wtedy tak ktoś tam... Czy to była prawda, czy nie, że jak się kościółek odbudują, to będzie wojna. Tak ludzie już tutaj w 1938 roku to było. No moja babcia Franciszka pamiętała przed 14 rokiem, że jeszcze był dach, teraz ten obecny dach ukradł, nie ma dachu. Proszę pana, były szyby w oknach i dopiero w 14 roku był sztab carski, artyleria austriacka, nie szpieg. I artyleria już tłukła, i roztłukła ten zamek. Austro-Węgrzy tam od Cetnia.
za Pilicy. Naokoło zamku to te łąki, jak teraz są, to stały dużo uli. I pasieka to się nazywała, nie? No i tak królowa, to pasieka. I za to się do tej pory się nazywa pasieka, bo tam były te ule i ten miód był. A za tymi ulami dali, no bo były to obory stały, żeby to, nie, te kunie, to wszystko co mieli, to tam dali przy tym, no i obory. Stały. I bo to jest dzisiejszy dzień obory i obory. Te łąki, to wszystko to się nazywają obory, no. O, jeżeli chodzi o Buźnicę, no to nie przeszkadzało im, ja byłem, jak się modlili, poszedłem, patrzyłem, jak się modlą, wszyscy pochyleni do przodu, to także w sobotę zawsze macę. Jeżeli chodzi o mury, to nic się nie zmieniło. Tylko w środku teraz poprzerabiane i te napisy jeszcze trochę zostały. Ta synagoga była potrzebna, bo zrobili tam koło ołtarza był spęd inwentarzy. Świnie, krowy i cielęta, naruszona była rzecz święta, ale synagoga dzięki Eblowi ocalała. Pamiętam jeszcze i nowóc, tak zwany bruk, który był stary bruk na rynku, gdzie odbywały się właśnie wszystkie rynek, spęd zwierząt, handel cały właśnie był na rynku, jeszcze ten słynny bruk. Zmieniło się na lepsze. Wszystkie drogi były z tego białego kamienia. Tutaj na mojej posesji to była komora celna. Tu był mur obronny, ulica Piliczna to był mur obronny i nowóz był zamknięty. Zmiana jest wielka, bo kiedyś był Inowóz przepełniony ludźmi. W każdym domu było po kilka i kilkanaście osób nieraz, a dzisiaj jest jedna, dwie. Inowóz był pod strzechami słomianymi kryty, to zupełnie inaczej Inowóz wyglądał, choć ludzi było dosyć dużo, dzieci dużo, bo w rodzinach po trzy, po cztery osoby przecież. Pamiętam, stodoły drewniane, takie skupiska stodół były w Inowodzu, gdzie rolnicy tam uprawiali. Teraz się skończyły te stodoły, ponieważ rolnicy nie uprawiają już ziemi. Po mleko idą do sklepu, a nie hodują swoich krów. Inowódz zmienił się niebywale, fantastycznie. Został odbudowany zamek, jest piękny. Stanąć na moście, to widok z mostu na Pilicę jest przepiękny, przecudny. Dosłownie zdjęcia są robione co chwila. Ktoś stoi na moście i zdjęcia robi. Każdemu się przede wszystkim podoba. Urok tej rzeki, tych gór, teraz tych drzew, wszędzie. Teraz nie żyto na polu, tylko brzuszki. Raz, że jest pięknie, to jest piękny. A później, no to jest właśnie cicho. Pilica jest, przecież las naokoło, Pilica. Także u nas, no ładnie jest przecież w tym Inowodzie. Jak to przyjedzie pierwsze, no to się podoba, że jest ładnie, no, nie? Kocham to miejsce i kocham tą miejscowość, mimo że się zmienia, mimo że jest dużo już obcych ludzi, a mimo wszystko jednak sercem jest tu człowiek w Inowłodzu. I większość ludzi, którzy byli w Inowłodzu, chociażby raz, tęsknią za Inowłodzem tak jak Tuwim. Inowłódz to moje miejsce na ziemi, to moja ojczyzna, to nie wprawdzie nie ojcowizna, ale moje korzenie, mam nadzieję, będą tu dla przyszłych pokoleń. Przyjeżdżajcie, bo to jest wspaniałe miejsce na świecie. Czyste powietrze, przepiękne krajobrazy, woda, Pilica. Proszę wejść tam koło kościółka i jego spojrzeć na panoramę Inowłodza. To jest coś, czym się ludzie zachwycają. Zresztą nawet dużej reklamy nie trzeba, bo Inowłódz jest znany, mam nadzieję. Sympatyczni ludzie, krajobraz, powietrze świeże. I bardzo uczynni, przyjaźni ludzie. Za nic na świecie nie pojadę z Inowłodza. Nie pojadę, kochana, nic. Także polecam Inowłódz wszystkim. A jak będę w stanie jeszcze, to zagram komuś, kto będzie chętny posłuchać. To jest mój kochany Inowłódz. Bo to jest taka prawda, gdzie się urodzisz, tam jesteś szczęśliwy.